Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Dzisiaj miałem być na zawodach cross country w Prudniku, ale niestety w cały weekend pracowałem nocki. Z piątku na sobotę spałem 4 godziny. Z soboty na niedzielę dzisiaj skończyłem pracę o 6, w domu byłem o 7. Do Prudnika mam jeszcze 100 km, więc praktycznie pojechałbym tam bez snu. 2 godziny latać w terenie po całym nieprzespanym weekendzie. Tak jak Wam mówiłem, łapię się każdej fuszki, żeby sobie dorobić na akcesoria i przygotowywać motocykl do podróży do Albanii. No i to jest na razie moim priorytetem. Niestety relacji z zawodów w Prudniku na moim kanale dzisiaj nie będzie, ale wyspałem się i zaraz sobie zrobię cross country na mojej deczce. Mam sporo czasu, więc 2 godzinki sobie pojeżdżę, chociaż teraz pierwsze zawody w Prudniku będą trwać 2,5 godziny, to taka zmiana. No i zobaczymy, może ja 2,5 godziny sobie dzisiaj pojeżdżę. Więc nie ma tego złego.
musiałem się rozpędzić, żeby przeskoczyć, wybić się tutaj, przeskoczyć to i wpaść, wow, wpaść przednim kołem tutaj za tą belkę. Nie wiem, czy próbować, czy nie. Kurde, przeleciałem tą belkę, no ale następna. Dobra, szkoda Dety. Dzisiaj dobrze dostała. Następnym razem będę próbował. Tu się wybić, przeskoczyć przednim kołem za tą pojedynczą. Od razu schamować, no i podbić koło. A spróbuję jeszcze raz. Tak jest. Udało się. Wybacz. Jest. Elegancko. Nie mam tylnego hamulca. Coś tu jest nie tak z tym hamulcem. Nie hamuje.